We Wrocławiu przestały jeździć tramwaje, nadal kursują autobusy, ale tylko tam, gdzie jeszcze mogą dojechać. Pilna pomoc potrzebna jest na Stabłowicach. Największe wysypisko śmieci na Maślicach jest w tej chwili bardzo zagrożone. Potrzebni są tam ludzie. Albert Bystroński był w centrum miasta. Woda błyskawicznie posuwa się w kierunku samego centrum miasta. Tutaj mamy zdjęcia z ulicy Kościuszki, która jest już zalana. Zalana jest również ulica Komuny Paryskiej, ulica Prądzyńskiego. Na Prądzyńskiego woda już jest, sięga po kolana mniej więcej, ale stan wody cały czas rośnie. Woda posuwa się w stronę dworca. Nie wiemy w tej chwili, czy jest już na dworcu. Jest tam nasza kamera. Myślę, że za godzinę będziemy mieli nowe zdjęcia. Tak wyglądała godzinę temu ulica Kościuszki. Jest po prostu zalana, ludzie uciekają samochodami. Nie wszędzie, nie z każdego miejsca można w ogóle wyjechać w tej chwili już samochodem. Uciekali na rowerach. Całkowicie zalana jest oczywiście ulica Krakowska, ponieważ to od strony Oławy szła fala powodziowa. Proszę pozostać z nami oczywiście o tym, co się dzieje. Dziękuję, Albert. W centrum miasta będziemy Państwa na bieżąco informować. Dostałam właśnie informację, że przy ulicy Bodłena puszczają wały. Jest potrzebna ładowarka z operatorem. Na ulicę Bodłena potrzebna ładowarka z operatorem. Około godziny 17 Adam Rosiński sprawdzał stan zagrożenia powodziowego z helikoptera. Ten lot rozpoczął się około godziny 18. Osiedla wokół wrocławskiego lotniska są ciągle bezpieczne. Niedługo jednak nadlecimy na te rejony, które już dawno zostały zalane. Szukam punktów charakterystycznych, dlatego że Wrocław z lotu ptaka jest zupełnie inny niż z poziomu ziemi. Dużo trudniej jest również rozpoznać budowle, które doskonale się zna, jeżeli dookoła jest tylko i wyłącznie woda. Szukam po prostu miejsc, wobec których mógłbym znaleźć jakiś punkt odniesienia. Domyślam się, że jestem w okolicach Radwanic, w okolicach Groblic albo Siechnic. Ten gazociąg wszyscy doskonale znają, nie trzeba tego komentować. Wszyscy wiedzą, jak wysoko był on nad lustrem wody. Widać, że jeszcze prawa strona Odry jest ciągle sucha, osiedle Biskupin, Sępolno jeszcze ciągle są bezpieczne. Kolejne zdziwienie. Odra, która rozmywa się na szerokość kilku kilometrów, w tej chwili broniona jest workami z piasku. Biskupin Sępolno, gdzie ciągle trwało budowanie tej zapory, jest chroniony tylko i wyłącznie takimi jedną warstwą worków z piasku, które ciągle są układane. Podobno w tej chwili ciągle brakuje 5 cm do przelania się przez te worki. Tutaj helikopter, który podejmuje kogoś w okolicach również Radwanic. Na lotnisku, gdzie wszystkie helikoptery stoją ciągle, któryś odlatuje, któryś przylatuje, jest ich razem 11, kilkanaście. Tutaj Siechnica. Jeszcze o godzinie 4:30 rano było zupełnie bezpiecznie. Było zupełnie sucho. Tego miejsca nie rozpoznałem. Same drzewa, żadnych dróg, żadnych punktów orientacyjnych. Nie wiem, co znajduje się pod wodą. To jest Psie Pole, jedyna łącząca z Warszawą trasa, jest ciągle przejezdna, ale po jednej i po drugiej stronie jest już sporo wody. Krążyliśmy nad tym chwilę, patrzyliśmy, czy jest duży ruch. Nie widać, żeby wszyscy wyjeżdżali z Wrocławia albo żeby do Wrocławia wjeżdżało zbyt dużo samochodów. Można powiedzieć, że ruch jest w miarę normalny. Tory kolejowe też są jeszcze suche.
Ten los był smutny. Z pilotami pokazywaliśmy sobie miejsca, w których jeszcze niedawno było sucho, gdzie można było jeszcze przejść suchą nogą. To są szklarnie w Siechnicach. O godzinie 5:30 było tam jeszcze sucho. Koło 6:00 woda przedarła się przez drogę. Przelała się. Piloci twierdzą, że woda przybiera. Latają co kilka godzin, aby patrzeć, jak się rozchodzi i gdzie są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Piloci twierdzą, że niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, co robią i wystawiają chorągwie, machają rękami, a później, jak ratownik schodzi, pytają się, po co w ogóle tutaj zeszli. Nie zdają sobie sprawy, że każde zejście ratownika to strata czasu. To zakład produkcji wody na Mokrym Dworze. Kilkaset metrów wcześniej wały, które broniono jeszcze o godzinie 4:00 nad ranem. Układano tam worski z piaskiem. Zaraz będzie widać, że nie miało to żadnego sensu. Jedyna droga, która jest powyżej lustra wody, to kładka, która normalnie znajduje się gdzieś na wysokości mniej więcej 4 metrów. Książę małe, książę wielkie, wszystko jest pod wodą. Woda wydaje się być spokojna, ale zupełnie inaczej wygląda w miejscu, gdzie dopiero dociera. A teraz łączymy się z naszym wozem transmisyjnym, gdzie jest Elżbieta Sobala. Halo, Ela. Halo, halo. Ja jestem w tej chwili razem z tymi ludźmi, którzy zabezpieczają wały. Przybywa tych ludzi coraz więcej. Już tutaj pracuje kilka tysięcy osób. Bez przerwy wzmacniane są wały. Nie wiem, wydaje mi się, że miejscami już woda przedziera się nawet przez te worki, które zostały położone na wałach. Przy mnie jest tutaj jeden z mieszkańców Wrocławia, który już od 6:00 rano jest tutaj na miejscu. Jak wyglądała rano sytuacja? No, rano praca wyglądała źle, bo było bardzo mało ludzi w pierwszych początkach. Teraz jest lepiej? Teraz oczywiście. Zresztą to później gdzieś od godziny 11:00 to przyszło kilka tysięcy ludzi, a przeważnie młodzież, studenci, młodzież. W zdecydowanej większości. W tej chwili widzimy, że jest jakby rozburzane wzgórze polskie. Dlaczego? Dlatego, że brakowało piasku. Piasek był dowożony w tak sporadycznych ilościach, że no nie było innej możliwości, a woda się już zaczęła wdzierać na ten i trzeba było po prostu zacząć rozkopywać wzgórze. Czy nadal brakuje ludzi? Nie, w tej chwili nie. Jest zdecydowana ilość. Są również ci najmłodsi mieszkańcy Wrocławia. Powiedz mi, dlaczego pomagasz tutaj? No bo blisko mieszkam, no i po prostu nie chcę, żeby cały Wrocław zalało. Czy dużo was przyszło tutaj? No, całe podwórko nasze. Czy są również wasi rodzice? Tak, są. Na czym polega wasza praca? To są niesamowicie ciężkie worki. No my wiążemy te worki i przenosimy bliżej do samochodu. A co robią rodzice? Ładują. No, rodzice ładują, podnoszą podmurki. Do samochodów też ładują, łopatami, żeby Elżbieta przewozić. Tak? Elżbieta, czy mnie słyszysz? Tak, tak, słyszę. Niestety musimy już wam podziękować, oczywiście jeszcze będziemy się z wami łączyć. Na razie to tyle, ponieważ w redakcji jest już tutaj ze mną Juliusz Słupski, który przed chwilą wrócił ze wsi Łany, gdzie miał być wysadzony wał przeciwpowodziowy. Krótko, stało się to czy nie? Nie stało się to i najprawdopodobniej się nie stanie. Pojechałem tam, gdzie miała być największa powódź, w okolicach Kamieńca Wrocławskiego, koło Jelcza, z tym, że tam mieszkańcy od 3 dni i nocy umacniają wał i umacniają tak skutecznie, że się nie przelało. Tam miał być ten wał też przerwany, jeżeli Wrocław miał być zagrożony. Dzisiaj przyjechała tam kolumna policji, wojewoda, saperzy, natomiast ludzie powiedzieli, że są całkowicie zdesperowani, powiedzieli, że będą bronić wału i nie pozwolą zalać swoich wsi. W pewnym momencie wojewoda, który tam przyjechał, został zatrzymany przez ludzi. Na ratunek wojewodzie, jak państwo widzieli, ruszyła kolumna policji w pełnym rynsztunku. No doszło do ugody. W efekcie wały nie zostaną na tamtym odcinku przerwane, chyba że woda sama to zrobi. Znaczy nie zostaną wysadzone, woda cała pójdzie na Wrocław.
To na razie tyle. Dziękuję ci bardzo, Juliusz, ponieważ z nami w redakcji jest również Janusz Kołodziej, który wrócił ze zdjęć. Gdzie tak, byłeś? Co się działo? Zacisze jest tym miejscem bardzo newralgicznym obok Biskupina, gdzie walczy się dosłownie o każdy centymetr wałów. Widzą państwo, to jest praca na Zaciszu. Całe osiedle pracuje, wszyscy mieszkańcy, najmłodsi dzieci. Tak jest podobnie w wielu miejscach. Dowożony jest dość systematycznie piasek, który natychmiast pakowany jest do worków, a tak wygląda sytuacja. To jest kanał w dalszej części, patrząc od mostu Szczytnickiego w kierunku mostu Warszawskiego. Tutaj widzą państwo, że jest dróżka spacerowa. Tam jest może 20-30 centymetrów, tak było przynajmniej godzinę temu, żeby ta woda się przelała. Wygląda to bardzo groźnie. Proszę spojrzeć, tam jest boisko AZS-u i ta nowa hala. Wszyscy obawiają się, że ona zostanie zalana. Zobaczymy w następnym ujęciu, jakie przedmioty płyną u zbiegu dwóch kanałów. To jest już sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna i woda w każdym momencie może przerwać wały. Apelują mieszkańcy o piasek, o worki, o sznurek. Dowiedziałem się przed chwilą, że jedna pani przyniosła sznurek u nas na portiernie. Natychmiast się tam udaje z ekipą, aby zobaczyć, jak wygląda sytuacja na bieżąco. Przywiozę ten sznurek, bo jest oczekiwany. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze kolejne informacje. W 15 liceum ogólnokształcącym przy ulicy Wojrowickiej 58 we Wrocławiu potrzebne są koce i chleb. Organizuje się tam noclegi dla powodzian. Zbiory książek Biblioteki Uniwersyteckiej są w tej chwili zagrożone. I tu apel do mieszkańców miasta o pomoc w przenoszeniu zasobów biblioteki na wyższe kondygnacje. Rejonowy Komitet Przeciwpowodziowy zwraca się do wszystkich gotowych do pomocy w pracach przy wzmocnieniu wałów przeciwpowodziowych i innych pracach w mieście o zgłaszanie się z łopatami w rejony zagrożonych ulic. Potrzebni są także ludzie do uszczelniania wałów pomiędzy Arsenałem a Portem Pomorskim, na Moście Warszawskim, Pokoju i Ostrowie Tumskim. Na Karłowicach na ulicy Orkana od Mostu Warszawskiego w lewo, na Zawalnej za Mostem Trzebnickim w prawo, skrzyżowanie ulic Osobowickiej i Czeskiej. Właśnie dostałam informację, że Elżbieta Sobala w tej chwili będzie mogła rozmawiać z wojewodą wrocławskim. Elżbieta, czy ty mnie słyszysz? Halo? Tak, słyszę cię. Przed chwilą właśnie dotarł do nas pan wojewoda. Proszę pana, jak wygląda sytuacja we Wrocławiu? Jak wygląda sytuacja w województwie wrocławskim? Pan jest jakby najbliżej sztabu, wie pan po prostu, co się dzieje. Które dzielnice są zalane, które są zagrożone? Czy może inaczej, wojewoda jest z definicji przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego i sytuacja w tej chwili wygląda tak, że stabilizuje nam się woda w Trestnie, która jest takim podstawowym wskaźnikiem poziomu wody, na szczęście na poziomie w tej chwili nieco niższym niż zakładaliśmy w najgorszym wariancie, czyli na poziomie 724 cm, a spodziewaliśmy się wody 750 cm. Oczywiście do Wrocławia wszystko pływa, to znaczy Oława jest pod wodą, Siechnice, woda dochodzi tutaj już do Trauguta, również w kierunku dworca podąża. Niestety nie udało nam się dokonać upustu wody w górnym brzegu. Mieszkańcy uniemożliwili wykonanie tej operacji. W zasadzie trzeba byłoby wysadzić fragment wałów razem z mieszkańcami, wobec tego musieliśmy od tego odstąpić. W tej chwili przygotowujemy operację upustu wody poniżej Wrocławia. To po prostu stworzy lepszy odbiór wody. Ja uważam, że sytuacja kryzysowa, w tej chwili mamy ten szczyt, czyli już przyrost, jeżeli będzie to niewielki, wody. Teraz jest pytanie, czy tutaj obrona Wrocławia przed powodzią wytrzyma. To będzie szczyt, optymistycznie mówiąc, jak przetrwamy do 24, 2 godziny, to już potem powinno być lepiej. No jeszcze jest ten warunek, że popróbujemy zwiększyć odbiór wody na Rędzinie. Co możemy jeszcze robić, my mieszkańcy? No przede wszystkim fantastyczne jest zaangażowanie wszystkich w obronę miasta Wrocławia, w obronę tutaj centrum. Ważna jest solidarność, to znaczy, aby piętnować wszystkie zachowania, które są spekulacyjne bądź zupełnie niewłaściwe. Czy takie dotarły do pana słuchy, że coś takiego ma miejsce? No, dla mnie troszkę właśnie ta sytuacja, z którą się zetknąłem w górnym biegu, czyli na Wojnowie i w Łanach, jest sytuacją taką trudną, bo mieszkańcy wyraźnie powiedzieli, że bronią swojego dobytku i żadne inne argumenty praktycznie do nich nie przemawiały. Panie wojewodo, musimy przerwać, będziemy łączyć się później. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze jeden bardzo ważny komunikat. Pod numerem telefonu 34 370 62 zbierane są dane o kwaterach dla powodzian. W redakcji mamy już kilkanaście adresów. Jeżeli są Państwo zainteresowani, to prosimy dzwonić do nas. 684 343. Drugi numer telefonu to 34 370 62. Tam czekamy na oferty kwater. Dziękujemy. Prosimy nas oglądać. Wszystkie bieżące informacje będziemy Państwu przekazywać. Do zobaczenia.